Tariq obiecał Ranie, że rozwiedzie się z Humeirą. W 888 odcinku Elif zrozpaczona Humeira spotka się z Raną. Czego się od niej dowie? Sprawdź, co się wydarzy w 888 odcinku Elif. Ale Fjarki Ferzan chciała zobaczyć dom Safaka Uger Ozbagi, ale mężczyzna w porę go uniemożliwił. Tariq Murad Prostiler udał się do Rany Ildis Asy Ali i obiecał jej, że wkrótce rozwiedzie się z Humeirą Bernakeski. W 887 odcinku Elif po wizycie u Rany Tariq wraca bardzo późno do domu. Humeira robi mu scenę i oskarża o zdradę. Odchodzi od zmysłów, próbując ustalić, kto jest kochanką jej męża. Do domu Rany przychodzi Cem. Opowiada jej o zajściu i sugeruje, że powinna unikać Tariqa, a najlepiej rzucić pracę w holdingu. Rana jednak wyznaje, że pogodziła się z kochankiem. Cem nie może uwierzyć, że Rana jest taka zaślepiona. Elif Izabela Damla Guvenir bardzo martwi się perspektywą wyjazdu Surei Melissa Dongel. Roztrzęsiona Humeira spotyka się z Raną, która sugeruje, że to sekretarka Filiz może być kochanką Tariqa. Humeira jedzie do holdingu, aby przekonać się na własne oczy, czy to może być prawda. Parla Seyda Bayram odwiedza Kerema Nevzat Kent w firmie. Sureyya widzi ich, jak stoją w przyjacielskim uścisku, jednak interpretuje to jako wyraz czułości zakochanych. Sytuacja z domem wzbudza w Alep podejrzenia. Dziewczyna próbuje dowiedzieć się od króla i Melikot, gdzie mieszka. Ma przeczucia, że Safak i Julaj mieszkają blisko siebie. Elif, odcinek 888, poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku o godzina 14 w TVP1. Sprawdź program TIFF.